Małe Miasto to projekt skierowany dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Projekt jest symulacją dorosłego życia. W trakcie tygodniowych warsztatów dzieci uczą się, jak wygląda dorosłe życie, czyli uczą się zarabiania, oszczędzania i wydawania pieniędzy. Ostatniego dnia mają możliwość zakupienia wymarzonych prezentów w sklepie marzeń. Jest to projekt, który uczy, jak wyglądają różne zawody i jest to też nauka poprzez zabawę. Małe miasteczko to świetna zabawa, ale nie tylko. Praca, porządek, świetne stanowiska zawodowe. U nas w Centrum Medycznym Salus dzieci mają rodzaj wielu atrakcji. Jednego dnia szpital, drugiego dnia rehabilitacja. Dzisiaj bandażują, szyją, operują, ale mierzą ciśnienie, badają stetoskopem własne serduszko. Zapraszamy w przyszłym roku. Zobaczyć pracę urzędników na co dzień, pracę burmistrza, czym burmistrz się na co dzień zajmuje, wnętrze naszego ratusza, no i zapoznać się przede wszystkim z pracą pracowników poszczególnych wydziałów. Najbardziej chyba podobała mi się praca pani, która pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego, ponieważ dzieci mogły się dowiedzieć, którego dnia się urodziło, może dnia nie, ale może o której godzinie się urodziło i bardzo mi się to podobało. Podobała im się też pokój pana burmistrza, zadawały pytania, przedstawiały panu burmistrzowi petycje, co by chciały zrobić w naszym mieście. I ogólnie są zadowolone i chyba chciałyby pracować w urzędzie. W ramach zajęć, które prowadzimy przez Wrocławski Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, dzieci zapoznają się z zawodem dyplomaty. Uczą się o różnych aspektach dyplomacji, m.in. o dyplomacji tej oficjalnej. Dowiadują się, iż mogą uzyskać pomoc od konsula za granicą, jak również na czym polega polska pomoc humanitarna i rozwojowa. Otrzymują od nas na końcu kartki po naszym wykładzie, po naszej rozmowie w formie zabawy i dzieci piszą, jakie mają pomysły, co chcieliby, żeby w Płocku było zmienione, wstępują w rolę burmistrza miasta Płocku i próbują wydatkować te pieniążki, otrzymują od nas wirtualnie stol dwóch płockich i próbują na to wydawać te pieniążki. Oczywiście dużo na szpitale, dzieci piszą na basen, do dofinansowania oczywiście do biednych, ale padały też bardzo ciekawe informacje jak obserwatorium astronomiczne. Dzieci po naszym wykładzie mówią tak, my chcemy płacić podatki, my wiemy na co to jest potrzebne. Jesteśmy z Banku Spółdzielczego w Płocku. Dzieci na naszych zajęciach miały okazję przekonać się, na czym polega praca w banku. Przekonał się, jak można wziąć kredyt. Zrobiliśmy małą symulację. Mieliśmy również styczność z różnymi produktami bankowymi, także myślę, że dzieci już mniej więcej wiedzą, na czym to polega. Znajdujemy się na stacji uzdatniania wody, stacji pomp. Jest to kluczowe i bardzo ważne miejsce dla całego miasta Kłodzka. Uczestnicy mogli poznać cały proces technologiczny, ale również dowiedzieć się, jak ważna woda jest dla ludzi, dla przemysłu, dla w ogóle, można powiedzieć, ludzkości i czym tak naprawdę jest woda, ponieważ dzięki temu, że mamy ją na co dzień w kranie, rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, nad jej wagą i nad jej znaczeniem w naszym życiu.
nogę. Dlaczego? Bo będę jeździć na niej na mieście. Po mieście, no. Ciało człowieka, czyli szkieletonek do składania. Super. Co nie? Tak. Co jeszcze? Bidon, bo nie mam na kickboxing. I piłeczkę do grania w nogę. Wie pan co to? Fundacja BGK jest fundacją, która działa przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundatorem i jedynym sponsorem fundacji jest właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundacja prowadzi głównie działania skierowane do dzieci i młodzieży, zwłaszcza z uboższych i mniejszych miejscowości gminy.